Witajcie w kolejnym odcinku Wózki Dziecięce oczami ekspertów na kanale Eurocard Wózki Dziecięce. Dzisiejszy odcinek poświęcimy wózkom spacerowym z przekładanymi siedziskami, czyli to jest to, co lubicie najbardziej, o co nas najczęściej pytacie. Dokładnie tak, to się w tym momencie najlepiej sprzedaje, najwięcej klientów pyta właśnie o tego typu wózek. My jesteśmy sprzedawcami, lubimy sprzedawać, więc też są to nasze ulubione wózki, bo ich właśnie sprzedajemy najwięcej. Mamy tutaj 5 różnych wózeczków. Tak na dobrą sprawę, co w ogóle powinien mieć dobry wózek spacerowy? Jakie funkcje? No właśnie, nie bez powodu wybraliśmy te 5 wózków. 4 z nich to są takie nasze bestsellery praktycznie. Do każdego z tych wózków, do większości z wyjątkiem Ideo, można jeszcze dokupić gondolę, ale właśnie te wózki wytypowaliśmy, ponieważ tu jednak około 70% sprzedanych wózków sprzedajemy jako sam wózek spacerowy, czyli one muszą mieć w sobie to coś, co sprawia, że ta wersja spacerowa będzie się wyróżniać na tle innych. Przyciąga, tak, dokładnie. Inne tam też oczywiście się sprzedają, ale zazwyczaj w wersji 2-w-1, czyli ta gondola jest tam jakimś takim elementem dominującym. Jakie cechy powinien mieć taki wózek? Po pierwsze musimy sobie zadać pytanie, kiedy używamy takiego produktu. Kupujemy wózek, pierwszy wózek dla dziecka lub pierwszy wózek spacerowy dla dziecka. Dziecko zazwyczaj jest jeszcze dosyć małe, więc chcemy mieć je na oku, tak? Czyli chcemy mieć możliwość ustawienia siedziska przodem do osoby prowadzącej. Widzimy, co się dzieje. Nawet najlepsze okienko do podglądania dziecka no, nie da nam takiej kontroli nad sytuacją, jak to ustawienie właśnie przodem do rodzica. Dokładnie. I najprawdopodobniej to jest główna przyczyna, że właśnie takich wózków na początku szukamy. My tu staramy się wielokrotnie mówić, że nie należy zakładać, że ten wózek nam starczy do końca wózkowania, tak? To jest praktycznie niemożliwe ze względu na często gabaryty, a tak samo i funkcjonalność samą w sobie. Dokładnie. W pewnym momencie klienci zazwyczaj sami dochodzą do wniosku, że przydałaby się mała, zgrabna, lekka spacerówka. I ten wózek z przekładanym siedziskiem, który zawsze jest elementem wózka 2-w-1, zawsze jak jest wypinane siedzisko, to zawsze też jest możliwość wpięcia gondoli, bo taki jest zamysł, po to siedzisko jest wypinane, żeby można było zmienić moduł. Tu wyjątkiem jest Ideo, gdzie to siedzisko nie jest wypinane, tylko jest obrotowe, ale o tym zaraz powiem. One siłą rzeczy są większe, cięższe i później ta spacerówka mała i tak wchodzi w grę, ale nie o tym. Dzisiaj o właśnie typowych przekładańcach. Poza samym obrotowym siedziskiem, co jeszcze może się tutaj naszym klientom podobać? To znaczy tak, bardzo ważna jest pozycja leżąca. Pokażemy może, przejdę tutaj od początku. Ważne, żeby taki wózek miał długą pozycję leżącą. Tutaj mamy akurat wózeczek Ozis marki Kavo. Jest to mój ulubiony wózek z przekładanym siedziskiem, dlatego od niego zacząłem. Dlaczego? Dlatego, że ma to siedzisko wysuwane. Czyli ten wózek cały czas zachowuje swoją zgrabność. Jak ja kładę oparcie, to on nam się nie wydłuża w tą stronę jakoś ekstremalnie, tylko cały czas ten środek ciężkości mamy na środku. Ale jakbyśmy zmierzyli tutaj całą tą długość, to będzie prawie 90 cm, więc... Czyli już też taki bardzo fajny gabaryt. Dokładnie, właśnie o to chodzi. I one wszystkie mają taką pozycję leżącą, długą i dlatego są dobrymi wózkami tego typu. Tu się nam zmieści bez problemu dwulatek, śpiący. Starsze dzieci już nie zasypiają w wózkach, więc też nie fiksujmy się na tym, żeby, nie wiem, 1,20 m miało to siedzisko, bo to przecież będzie jakiś olbrzym. Tu chodzi o to, żeby bez problemu dziecko 1,5-letnie, maksymalnie do 2 lat, mogło w tej pozycji leżącej się mieścić. Starsze dzieci już nie chcą spać, siedzą w wózkach i bardzo często to siedzisko odwracamy w drugą stronę. Ideo, Crocs Pro marki Eurocard. Teraz Optimo. Optimo, jak Państwo widzą, różni się troszkę od tych wszystkich wózków. Na przykład w Crocsie całe oparcie, we wszystkich pozostałych modelach, całe oparcie nam się kładło, a tutaj tak jakby tylko jedna jego część i zostaje zabudowana taka boczna ścianka. Wielu klientów bardzo lubi tą cechę, bo dziecko jest tak jakby lepiej w tym wózku osłonięte. Optimo jest konstrukcją już trochę starszą, bo chyba z 2016 roku, ile dobrze pamiętam. Zresztą ona tam w 2016 albo w 2017 nawet wygrała plebiscyt Super Mama Awards. To była jeszcze inna wersja, jeszcze nie miała pompowanych kół, tylko koła były takie niskoprofilowe, biały stelaż.
To już jest chyba ze trzecia generacja wózków Optimo, ale mimo tego, że ten wózek na rynku już jest tyle lat, to cały czas cieszy się popularnością. Moim zdaniem właśnie dlatego, że ta spacerówka jest taka bardziej zabudowana. Obecnie nowe konstrukcje zazwyczaj wyglądają w ten sposób. Mamy cały moduł, on się rozkłada, tego boczku tutaj nie mamy. A tutaj fajnie zabudowane, więc tak prawdę mówiąc możemy nawet śpiące dziecko sobie tu przewozić bez gondolki i to też fajnie wygląda. No i kolejna kwestia też, na którą zwróciłem uwagę. Przez to, że kładzie się praktycznie samo oparcie, mamy bardzo dobrze zabudowaną całe boki. Tak więc nawet jeżeli słońce nam świeci z boku, to bez żadnego problemu dziecko jest cały czas w cieniu i to słońce mu nie dokucza. Dokładnie. Dodatkowo wszystkie te wózki mają jeszcze pochylaną budkę, co zaraz pokażę. Ostatni wózek to jest wózek polskiego producenta firmy Rico. Wózek nazywa się Nuno Pro. On też ma właśnie tak zabudowane boki jak Optimo. Jest to praktycznie identyczna konstrukcja siedziska, identyczny pomysł na to siedzisko. Też wózek jest zabudowany. Zobaczmy, ten wózek to jest nowość. Nie mogę powiedzieć, że jest bestsellerem, bo dopiero wszedł na rynek. Ale zobaczmy, jakie jest wielkie siedzisko. Specjalnie go tutaj wziąłem, żeby pokazać gabaryt tego siedziska, bo jednak szukacie Państwo tych siedzisk dużych i ten wózek na pewno odpowiada na te potrzeby. Oprócz tego, jak każdy polski wózek ma bardzo dobrą amortyzację, skok amortyzatorów jest bardzo duży, amortyzatory są regulowane i to w dwóch miejscach, przy tylnych kołach i amortyzacja tutaj na środku. Ten amortyzator możemy sobie ustawić, w sensie ustawić jego twardość i tak samo amortyzatory przy tylnych kołach. Część z tych wózków posiada też regulowaną rączkę. Okay. To też jest dodatkowa zaleta. Nie każdy, ale też nie każdy tą regulowaną rączkę musi mieć i zazwyczaj brak tej regulowanej rączki spowodowany jest tym, w jaki sposób wózki się składają. Na przykład tutaj Crocs Pro nie ma regulacji rączki, ale dlatego właśnie, że mamy ten mechanizm na środku. Wózek, jakby była tutaj regulacja rączki, no po prostu nie mógłby się w ten sposób składać. Podobnie jest w modelu Ideo, też mamy tu na środku składanie i tej regulacji nie ma. W ostatnim wózeczku jest, tylko ona jest inna, ona jest po prostu teleskopowa. Tu składanie jest jeszcze zupełnie inne, będziemy je prezentować na końcu. W porządku. Dalej, jak mamy śpiące dziecko, zazwyczaj chcemy, żeby było osłonięte, tak? Nie chcemy, żeby słońce raziło. Więc dobry wózek z przekładanym siedziskiem będzie miał jeszcze dodatkowo powiększaną budkę. Jakbyś mógł też porozpinać, to zaprezentujemy właśnie, jak one wszystkie wyglądają z tymi budkami pochylonymi. No, sposób powiększania budki zawsze jest taki sam. Jest suwak. Budkę sobie do przodu pochylamy. Praktycznie nie ma konieczności stosowania jakichś parasolek przeciwsłonecznych. Ta budka nam dziecko osłoni praktycznie tak samo jak budka od gondoli. No zobaczmy, jak to wygląda tutaj w tych właśnie najbardziej zabudowanych wózkach. Tu praktycznie dziecka nie widać, prawda? Całkowicie jest osłonięte. Jak najbardziej. Poza rozkładanym oparciem, wydłużaną budką, na co jeszcze byś zwrócił uwagę, żeby wózek spacerowy z przekładanym siedziskiem miał atrakcyjnego? To znaczy powiem tak, dodam jeszcze, że te wszystkie wózki mają siedziska certyfikowane dla dzieci do 22 kg. To jest dla Państwa bardzo ważne, tak, żeby ten wózek właśnie był do 22 kg. Ja osobiście nie twierdzę, że każdy wózek, który jest certyfikowany do 22 kg, będzie wygodny dla dziecka, które waży 22 kg, bo to jest czterolatek zazwyczaj. Ale czasem na pewno, nawet i starsze dziecko. Dokładnie, ale na pewno taki wózek też był testowany z większym obciążeniem, więc będzie to miało wpływ na jego po prostu taką mechaniczną wytrzymałość. No mamy ten komfort psychiczny, że są te zapasowe kilogramy. Jak to kiedyś Jeremy Clarkson powiedział, testując nowego Range Rovera, wjeżdżając na jakieś takie wzgórze najwyższe w Anglii tym Range Roverem, powiedział, że przecież nie kupujemy takiego samochodu po to, żeby nim wjeżdżać na wzgórze, ale powiedział, że to jest tak jak z zegarkiem wodoodpornym. Kupujemy zegarek, który ma być wodoodporny do 100 metrów, to nie znaczy, że będziemy na 100 metrów z nim nurkować, ale chcemy wiedzieć, że jak zachlapiemy go wodą podczas mycia rąk, to się nie zepsuje. Podobnie jest tutaj z wózkami do 22 kg. Niekoniecznie przewozimy dziecko 22-kilogramowe, ale wiemy, że wózek był testowany z takim obciążeniem, więc wytrzyma na pewno jakieś większe ciężary. Może przepniemy te siedziska w drugą stronę, nie? Żaden problem. Zobaczymy, jak to się dokładnie odbywa, czy jest to trudne, proste. Dokładnie. No, zawsze lepiej sobie tutaj te budki poskładać i oparcia popodnosić. Pamiętajmy, że w pozycji siedzącej przewożone jest dziecko już większe, więc to dziecko zazwyczaj siedzi.
Dziecko sobie chce oglądać świat, nie chce już patrzeć na rodzica cały czas, dzieci większe wychylają się z wózków obróconych tyłem do kierunku jazdy, więc nie zalecamy tego typu przewożenia. Jak dziecko jest już starsze niż 2 lata, przepinamy sobie siedzisko w ten sposób, co jeszcze jest dodatkowo uzasadnione, proszę Państwa, tym, że zazwyczaj amortyzacja jest, ma większy skok przy tylnych kołach. Więc jeśli mamy ciężkie dziecko i wózek ustawiony przodem do rodzica, to czasem jak ten amortyzator siądzie, to wręcz dziecko może się ześlizgiwać z siedziska. Cięższe dzieci przewozimy w takim razie przodem, tak? Mimo, że mamy oczywiście możliwość ustawienia też tyłem do kierunku jazdy, myślmy też o wygodzie dziecka, a nie tylko o swoim własnym tam komforcie polegającym na tym, że mamy poczucie, że lepszą kontrolę sprawujemy. Są wózki, mają zazwyczaj okienka do podglądania, więc też siedzisko ustawione w takiej pozycji możemy sobie... też mamy możliwość zobaczenia, co tam się w środku dzieje. No i właśnie, jeżeli chodzi, bo teraz dotarliśmy praktycznie do idei, tutaj wspominaj, że siedzisko jest obrotowe. Okienko do podglądania dziecka, o którym wspomniałem. Tak, to tu jest troszeczkę inaczej rzeczywiście. Tu mamy inny system zupełnie. Obrotowe siedzisko, czyli musimy podnieść podnóżek do góry i siedzisko obracamy w ten sposób. Dodatkowa zaleta. Minus. Jeśli możemy w tym momencie, mówiąc o wózkach spacerowych, nazwać to minusem, nie ma gondoli, bo tu siedzisko nie jest wypinane. To jest typowy wózek spacerowy, ale siedzisko jest przekładane dwukierunkowe, plus nie musimy go dźwigać, wypinać i na upartego można obrócić nawet z dzieckiem w środku. Trzeba tylko dziecku lekko nóżki do góry podnieść, ale dzieci, jak wiemy, są gibkie i taką funkcję też można zrobić. No i okej, no i mamy w tym momencie już typowe wózki spacerowe. Spacerowe, dokładnie. Możemy w takiej pozycji przewozić dziecko starsze niż 2 lata, spokojnie. Tu praktycznie jedynym ograniczeniem jest gabaryt siedziska i ogólnie gabaryt wózka. Patrząc na Ozisa, można byłoby odnieść mylne wrażenie, że podnóżek jest bardzo krótki, ale on ma tutaj taką funkcję dodatkowego wywinięcia na zewnątrz, więc jeśli mamy dziecko większe, możemy sobie podnóżek wywinąć w ten sposób i dziecko nawet ma dostęp tutaj do tego stopnia, a przynajmniej podnóżek nam nie ogranicza długości nóżek. Nóżki mogą wystawać poza podnóżek, tak jak to jest w typowych wózkach spacerowych z nieprzekładanym siedziskiem. Czyli też taka ogromna wartość dodatnia, zwiększająca komfort młodego pasażera. Dokładnie. Podobnie mamy tutaj w wózku Crox Pro. Podnóżek, mimo że jest ograniczony, możemy go zgiąć głęboko i dziecko większe może sobie trzymać nóżki tutaj już bezpośrednio na elementach konstrukcji. Dokładnie tak samo w wózku Optimo i dokładnie tak samo w Nuno Pro. Też mamy łatwy dostęp do stopnia. To są wszystko cechy, które sprawiają, że te wózki są bardzo popularne i znajdują naprawdę wielu odbiorców. Większe dzieci, większe potrzeby przewożenia różnego rodzaju artykułów, nie wiem, zabawek, akcesorii. Podejrzewam, że również i duży kosz by się przydał. Tak, tylko wielkość kosza zazwyczaj zależy od tego, jaki mamy akurat system składania wózku. Są wózki, które się składają trochę jak wahadło i te kosze zazwyczaj nie są zbyt duże. Okej. Tu jeśli chodzi o te modele, no zdecydowanie widać, wyróżnia się Optimo i Crox Pro. Tutaj te kosze są gigantyczne. Praktycznie tu możemy zmieścić jakiś olbrzymi bagaż. No, Ideo jako wózek typowo taki podróżny, no, koszyk oczywiście nie jest za duży, ale podkreślam, że jak na wózek tego typu on jest naprawdę spory. Jak bo zazwyczaj to są takie mikroskopijne koszyki. Też fajnie byłoby właśnie, jakby był dobry dostęp do koszyka. Tu mamy taką klapkę z tyłu. No, najmniejszy chyba, jeśli chodzi o taką głębokość jest w Ozisie, ale to się bierze stąd, że Ozis właśnie składa się jak wahadło. Ale pomimo tego, że jest najmniejszy spośród konkurencyjnych modeli, również jest dość pokaźnych rozmiarów. Dokładnie. No może zaprezentujemy, jak się składa, bo tu każdy wózek się składa troszeczkę inaczej. Może będę pokazywał. Jeśli chodzi o Ozisa, to tutaj mamy taki system składania. Musimy sobie tak stuknąć rączką. I wózek nam się składa do takiego wahadła. Dlatego tutaj nie może być za dużego koszyka, bo po prostu by się ten wózek nie zmieścił, nie złożył, prawda?
Po złożeniu możemy sobie go postawić. Jak widać, mamy wygodny uchwyt do przenoszenia. Jeśli I tapicerka chodzi... też się nie powinna brudzić. Nie ubrudzi się. Stoi na rączce, stoi na kołach, także możemy go śmiało odstawić. Na płasko go też można położyć oczywiście, ale zalecana jest taka pozycja. Jeśli chodzi o IDEO, tutaj jest jeden taki myk, że do składania obracamy sobie w tą stronę. Ale nie jest to bardzo uciążliwe ze względu na fakt, że wózek jest obrotowy, nie musimy się przy tym nadźwigać. Oparcie kładziemy do przodu, wciskamy, składamy wózek w ten sposób i drugi raz dociskamy rączką. Tak, dokładnie. I tutaj też mamy fajny, wygodny uchwyt do przenoszenia. Dodatkowo ten wózek jeszcze posiada taki pokrowiec transportowy. Pokazywaliśmy to w odcinku tak, o siedziskach, przepraszam, o wózkach do samolotu. Mhm. Dalej, Crocs Pro. Bardzo dużą zaletą Crocsa Pro, zresztą tak samo jak i Ozisa, jest to, że można go złożyć w dwóch kierunkach. Niektóre wózki z przekładanym siedziskiem, nieco starsze konstrukcje, składają się tylko w takim ustawieniu, w ustawieniu przodem. Crocs Pro złoży się do takich samych rozmiarów, niezależnie od tego, jak siedzisko jest ustawione. Więc ja może pokażę właśnie składanie w tą stronę, bo... Aby nie być gołosłownym. Tak, bo mniej wózków właśnie ma możliwość złożenia w tą stronę. Jak widzieliśmy, IDEO się tak złożył i Crocs też dokładnie w ten sposób możemy złożyć. Kładziemy w ten sposób. Cyk, cyk. Tak jak mówiłem, nie ma regulacji rączki, bo mamy mechanizm na środku. Wózek nam się składa do takiego rozmiaru. Też mamy uchwyt do przenoszenia. Mhm. Też możemy sobie go postawić w pionie. I też nam się tapicerka nie brudzi. Dokładnie, też tapicerka się nie brudzi. Bardzo fajne są te właśnie uchwyty do przenoszenia. To też na pewno ma wpływ na to, że Państwo akurat te modele wybieracie. Optimo. Jak wspomniałem, nieco starsza konstrukcja. Tu niestety, żeby złożyć wózek, on musi być przodem do kierunku jazdy. Mhm. Ale też jest to najtańszy model, dodajmy, z tych, które tutaj prezentujemy. Optimo jeszcze niedawno kosztowało 3,9 przed drożyzną, tak zwaną, i szaleństwem cenowym wywołanym przez ostatnie wydarzenia. W tym momencie to jest chyba około 1200 zł, więc nadal jest to najtańszy wózek z tej oferty. Składanie bardziej klasyczne, dwa podciągi i wózek nam się składa do takiej pozycji. Rączkę możemy dodatkowo złożyć, podnóżek możemy dodatkowo złożyć. Stoi sobie w tym momencie w ten sposób. Nie możemy go postawić do pionu, ale też propozycja bardzo popularna. No ma swoje inne zalety. Inne siedzisko, inna konstrukcja, tak? Jasna sprawa. Dalej Nuno Pro będzie miał podobnie jak Optimo, czyli też musimy sobie go ustawić w tej pozycji. Też składanie jest takie bardziej klasyczne, czyli dwie ręce musimy użyć do składania. I złoży nam się do takiej pozycji. Tak widzimy, Nuno Pro największe, ale ma też największe koła, największe siedzisko. Jest to po prostu bardzo duży wózek spacerowy. Dla niektórych z Was jest to bardzo ważne, żeby właśnie on był duży po prostu, tak? Jasne. Teraz tak jeszcze akurat wspomniałeś o kółkach, że ma tutaj największe. Z czego są najczęściej wykonywane kółka, jeżeli chodzi o spacerówki? Te wózki wszystkie, które tutaj... Znaczy może tak, w spacerówkach no to bardzo różnie, ale w spacerówkach z przekładanym siedziskiem, o których mówimy teraz, zazwyczaj właśnie koła są większe, ponieważ są to też elementy wózka dwa w jednym i tak, zazwyczaj są albo wykonane z poliuretanu, albo są to koła gumowe z taką poliuretanową wkładką, albo pompowane. Tutaj wszystkie te wózki, które zaprezentowaliśmy, mają właśnie tego typu koła. Dodam, że do Ozisa można dokupić jeszcze większe koła, praktycznie identyczne jak te, które są tutaj zastosowane w Crocsie Pro, w sensie taka sama konstrukcja, czyli z gumową oponą. Jest to tak zwany komplet kół zimowych, osobno sprzedawany, pakowany w taki kartonik. Też bardzo fajna opcja, moim zdaniem też bardzo dobrze wpływa na wygląd samego wózka. No, te koła też nie są jakieś bardzo małe, ale tamte będą takie, no naprawdę, no, gumowa opona świetnie się sprawdzi też zimą. W IDEO też kółeczka mamy z poliuretanu, ale to są kółka nieduże, lekkie, ale taka jest zasada, taki był zamysł projektowy w tym wózku. To jest wózek podróżny, mały, on się spakuje nam do torby podróżnej, do takiego pokrowca specjalnego. No te koła nie mogą być za duże. W Optimo mamy pompę, tak jak wspominałem, mamy wentyle i z przodu, i z tyłu.
Więc jeśli szukamy maksymalnego komfortu dla dziecka, to na pewno pompowane koła zrobią robotę, bo nawet najlepsze koła z poliuretanu nie zapewnią takiej amortyzacji. Nuno Pro też poliuretan, ale miękki, jak przyciśniemy, to nam się ugina pod palcem. Można powiedzieć, że takie koło żelowe, niektórzy tak to nazywają, chociaż ja zawsze mówię, że nie ma czegoś takiego jak koła żelowe, ale po prostu takie bezdętkowe koło elastyczne, często nazywane jest kołem. Żelowym w rzeczywistości to jest koło z poliuretanu. Myślę, że mamy tutaj chyba temat wyczerpany. Dodam jeszcze może tylko, że zazwyczaj właśnie też zaletą jest to, że w przyszłości macie Państwo możliwość dokupić gondolę do takiego wózka. Na przykład jakby się kolejne dziecko w rodzinie pojawiło. Niekoniecznie musimy kupować nowy wózek, na przykład czy do Croxa, czy do Optimo, czy do Ozisa. Jest możliwość dokupienia gondoli i po prostu wykorzystania wózka dla, przy drugim dziecku, dla kolejnego dziecka. Dokładnie. Taka zaleta, mimo że być może go kupowaliśmy na początku tylko jako spacerówkę, to możemy z niego zrobić 2 w 1, a nawet 3 w 1 z fotelikiem samochodowym. Czyli kolejna wartość dodatnia. Kolejna wartość, tak, dodana do wózka z przekładaną rączką. Tego niestety nie zrobimy z wózkiem z siedziskiem montowanym na stałe. Cóż, moi drodzy, jeżeli dzisiejszy odcinek był dla Was pomocny w podjęciu kolejnej decyzji, jeżeli chodzi o zakup wózka, zachęcam do zostawienia łapki w górę, a także do subskrybowania naszego kanału, abyście byli na bieżąco z emitowanymi przez nas filmami co tydzień. Tak, jeśli chcecie poznać jakieś szczegółowe informacje dotyczące tych modeli, to w opisach pod filmem załączamy linki do stron internetowych producentów, gdzie znajdziecie szczegółowe informacje, też bardzo często takie wideo prezentacje już stricte poświęcone pojedynczym modelom, także też polecamy. Jak najbardziej. Dziękujemy za uwagę i do zobaczenia w następnym odcinku. Do zobaczenia.